Dziękuję mieszkańcom Łomży za udział w wyborach. Ta znacząca frekwencja świadczy o tym, że mieszkańcy Łomży chcą decydować o tym, kto rządzi w ich mieście. Dziękuję w sposób szczególny tym osobom, które poparły nasz Komitet w wyborach samorządowych. Dziękuję za głosy oddane na moją osobę. Dziękuję za głosy oddane na kandydatów do Rady Miejskiej w Łomży. Wynik tych wyborów świadczy o tym, że w Łomży mieszkają osoby o różnych poglądach politycznych, o różnych przekonani przekonaniach. To świadczy o tym, że podczas tej drugiej tury wyborów należy wziąć pod uwagę również głos osób, które były naszymi kontrkandydatami i te dobre pomysły dla naszego miasta należy wspólnie realizować. Ja wierzę w to, że tak jakby to było przez te cztery lata, nasza współpraca łomżyńskiego samorządu z samorządami innymi, z sejmikiem województwa podlaskiego, z zarządem województwa podlaskiego i rządem polskim będzie nadal bardzo owocna dla mieszkańców. Polska jest jedna. Mieszkańców nie można dzielić na tych lepszych i gorszych. I ja wierzę w to, że rząd polski, który realizuje słusznie program zrównoważonego rozwoju naszego miasta, będzie realizował go nadal w naszym mieście. Zapraszam wszystkich mieszkańców Łomży, żebyśmy poszli 4 listopada i zdecydowali o przyszłości naszego miasta. Wielu mieszkańców zgodzi się ze stwierdzeniem, że druga tura wyborów prezydenckich w Łomży będzie niezwykle emocjonująca. Zmierzy się w niej obecnie urzędujący prezydent pan Mariusz Krzanowski oraz kandydatka Prawa i Sprawiedliwości pani Agnieszka Barbara Muzyk. Panie prezydencie, 10 518 głosów, trochę ponad 44 punkty procentowe poparcia to dobry czy zły wynik? To dobry wynik. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Łomży za to, że poszli na wybory. Pokazaliśmy tym samym, że chcemy decydować o naszym mieście, chcemy decydować o naszych sprawach, my, mieszkańcy Łomży. Ta frekwencja jest wyższa niż 4 lata. To pokazuje, że nasza świadomość, nasza odpowiedzialność za miasto jest naprawdę duża. Wynik oczywiście jest satysfakcjonujący. Dziękuję wszystkim osobom, które poparły moją osobę, ale równocześnie pokazuje, że w Łomży są ludzie o różnych poglądach politycznych mają różne spojrzenie na sprawy dotyczące miasta i to też trzeba uwzględnić. Dlatego te wszelkie pomysły, dobre pomysły dla Łomży, również te pomysły kontrkandydatów należy realizować, a uważam, że jest to możliwe we współpracy z Radą Miasta sześciu kandydatów z Komitetu Wyborczego Mariusza Szanowskiego jest w Radzie. Ja wierzę, że jesteśmy w stanie realizować nasz program, jesteśmy w stanie współpracować z pozostałymi komitetami, jestem w stanie współpracować z samorządem okolicznym, jestem w stanie współpracować z Sejmikiem Województwa Podlaskiego. I będę współpracować z rządem polskim. To pokazały te cztery lata, dobre lata dla naszego miasta, że jestem osobą otwartą, która współpracuje z samorządowcami, z ministrami. Tak jak powiedziałem, Polska jest jedna, Łomża jest jedna, dlatego mieszkańców nie można dzielić na tych lepszych, na tych gorszych. I uważam, że polityka rządu w ramach zrównoważonego rozwoju będzie realizowana tak jak dotychczas w naszym mieście. I myślę, że tu mieszkańcy Łomży 4 listopada zdecydują o tym, czy będzie to też polityka i działania polegające właśnie na zamierzeniach, które były podjęte przez ostatnie 4 lata. Liczy pan na równie wysoką przewagę 4 listopada? Powiem tak, nieważne jest tutaj jaka to będzie przewaga, czy jednym, dwoma procentami, czy trzydziestoma. Bardzo ważne jest to, żeby mieszkańcy Łomży poszli na wybory, żeby po raz kolejny zdecydowali o tym, jakiej Łomży chcą, przez jaki zespół osób zarządzanej. I myślę, że to jest dzisiaj najistotniejsze, żeby to mieszkańcy Łomży zdecydowali, a zdecydują wówczas jak będzie wyższa frekwencja. Wtedy też i ten mandat zaufania, ta tak zwana legitymizacja będzie jeszcze mocniejsza i pokazująca naszą jedność, naszą łomżyńską rodzinę. Kampania wyborcza w tym tygodniu będzie trwała, czy może jednak trochę to ucichnie? Kampania cały czas w Łomży trwa, dlatego, bo mamy drugą turę. W związku z tym ja również robię to, co przez ostatnie tygodnie, miesiące rozmawiam z mieszkańcami Łomży, Pokazuję też działania, które były podejmowane. Też słucham tego głosu mieszkańców, którzy pytają mnie o to, dlaczego to tak zostało zrobione, a nie tak. Wyjaśniam i o to właśnie chodzi, żeby samorządowcy, żeby prezydent miasta żeby był blisko ludzkich spraw, żeby rozmawiał z ludzi. Dlatego ta kampania nadal trwa i nadal będę działał tak, jak działałem dotychczas. Co mógłby pan powiedzieć mieszkańcom, którzy oddali na pana swoje głosy? Przede wszystkim dziękuję za ogromny mandat zaufania. Jest to dla mnie niezwykle mobilizujące i pokazujące, że te cztery lata... Samorządu kierowanego przeze mnie, ale to dzięki zespołowi ludzi była możliwość realizowania, realizowania tylu inwestycji. Dzięki tej dobrej współpracy z Radą Miasta udało się zrealizować bardzo dużo i za to chciałbym podziękować mieszkańcom Łomży, którzy oddali na mnie głos, którzy mi zaufali i wierzą w to, że te kolejne pięć lat samorządu będzie również udane dla Łomży.